Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, jak dobrze pamiętam, chyba 21. epizodzie z cyklu Let's Play, czyli zagrajmy w Need for Speed Most Wanted, fuckers! Tak jest, znów sobie pogramy w starego dobrego NFS-a, a dzisiaj przyszedł czas na to, aby rzucić wyzwanie Easy, 12 kierowcy z czarnej listy. Także nie ma co tracić czasu, jedziemy! Co dzisiaj mamy? Sprint i tor. Miejmy nadzieję, że to się uda. Dobra, jedziemy! No i ekran wczytywania. Mam nadzieję, że dzisiaj mocno lagować nie będzie. Oby. O, dosyć tajemnicze wprowadzenie. No i jedzie Easy. Wow! Ja cię szpierniczę. No to jedziemy! No! Tylko coś mi doskonały start nie wyszedł. Dlatego użyjemy trochę nitra. Get the fuck out of my way, bitch! A co tam, rozwalimy sobie coś. Demolka! Ła, chyba ją przyblokowałem na chwilę. Dobra, jedziemy, jedziemy. No nie! No! Nie waż się, no! Kurwa, no nie! Momento! What the fuck are you doing? No może teraz przystanie. Zawsze laguje mi przy tej grze. Nie wiem dlaczego. Teraz muszę ją dogonić. Fuck. Trochę zwolniła. Goodbye. Shit. Czemu ja używam tych... Kurczę, przyzwyczajenie z kontroli z Need for Speed Underground 2, przepraszam. Radę? Czy damy radę? Tak jest! O to właśnie chodziło. Dzięki ci, Toyoto. Kochano Toyoto Supro. No, to pozostał nam tylko jeszcze jeden wyścig, którym jest tor. Ciekawe ile okrążeń. Pewnie 3. Chociaż nie zdziwię się też jak będą 2. Dobra. No ja! Znowu mi się nie udał doskonały start. Przecież nie mam dzisiaj wyczucia. Dwa okrążenia, aha, dobra. Dobra, jedziemy. Nie ma pierdzielenia, fie. Kurczę, nie mogę jej dogonić. Ale zużyłem całą butlę nitro. O, ci, o, ci, ci. Jest! Skrót jest nawet! Fajnie! Cieszy mnie ten fakt! Bardzo mnie to cieszy! Get the fuck out of my way, bitch! Ja pierniczę!
ona robi? What the fuck? Zwolniła i skręciła? Żeby tylko pojechać inną stroną? Dziwna jest ta Izzy, dziwna. Myślałem, że jest mądrzejsza ode mnie. Nie, no ja nie uważam się za głupca. Może mądry nie jestem, ale myślę, że w niektórych sprawach moja wiedza jest dość wystarczająca. Trzeba mieć przynajmniej jakieś małe, małe mniemanie o sobie. Małe, dobre mniemanie o sobie. Powinienem tak powiedzieć. Dobra, jedziemy. Jest super, cieszy się. O, chyba znowu się przyblokowała Izzy. Jak dobrze przed chwilą zauważyłem. Dobra, pierwsze okrążenie chyba się uda na pierwszej pozycji zaliczyć z użyciem spowalniacza. Dobra, 2 minuty 13 sekund. Czemu ta Izzy nie korzysta ze skrótu? Dobra. Skrót? Przyda się. A co? Przepraszam, drodzy widzowie, że ja tak nic nie mówię. Chociaż to już nie pierwszy raz się tak zdarza. Ale widzicie, koncentracja przede wszystkim. Znowu? No ja cię kręcę. Co ona wyprawia? Yeah, slow motion. No, Toyotka sobie daje radę, kurczę, to jest dobry samochód. Żałuję, że sprzedałem go w Need for Speed Most Wanted wersji na PS2 podczas pierwszej próby mojej kariery. Podczas pierwszej przygody z karierą. O, nazwijmy to tak. Sprzedałem go na rzecz Pontiaca GTO. Po co ja to zrobiłem? Ponieważ wtedy byłem zafascynowany serialem Nieustraszony i chciałem mieć Pontiaca w swoim garażu. A przecież Michael Knight prowadził Pontiaca Transama, który był kitem oficjalnie. To był kit. Knight Industry 2000. Więc postanowiłem, że będę mieć Pontiaca w swoim garażu. Z zamiłowania do tego samochodu. Pontiaca Transama. Dobra, ale koniec pierdzielenia. Właśnie, proszę państwa, wygraliśmy wyścig. Fuck yeah! Wygraliśmy i zwyciężyliśmy i pokonaliśmy Izzy. Tak jest. O to chodziło. Ale dzisiaj, proszę państwa, no, pokonana. Czemu pokonany? Przecież to jest ona. Dobra, nie wiem dlaczego. Dobra, nieważne. Kontynuujmy. Gratulacje. No, oczywiście tradycyjnie po pokonaniu każdego kierowcy mamy do wyboru dwie karty. Ja sobie wybiorę unikalne ulepszenie osiągów i jedną kartę dodatków. Mam nadzieję, że to nie będzie sam... Ach, fuck. Miałem nadzieję, że to nie będzie jej samochód. Nie chciałem jej samochodu. Shit. Może się przyda. Kiedy indziej. A ewentualnie go może sprzedamy. Także go sobie zostawię. Dobra, mamy dostęp do 11 kierowcy z czarnej listy. Jest to Lou Park, pseudonim Big Lou. Jego pojazd to Mitsubishi Eclipse. Siła? Próby czasowe. Ha, też lubię tą konkurencję. Ten przepakowany gość z Korei uważa się za prawdziwego Don Juana. Wszystko robi na pokaz. Chodzą pogłoski, że wpada w panikę przy glinach i przy pierwszej okazji wycofuje się z wyścigu. Oprócz tego ma podobno problemy z używaniem sprzęgła, więc przy starcie zawsze zostaje z tyłu. Nie należy jednak na to liczyć. Dobra, trochę brzmi groźnie, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak ciężko. Dobra, przechodzimy do filmu.
No i co pokazuje Mano Cornuta? Przecież on metalowcem nie jest. Ja mogę pokazywać, bo ja noszę koszulki Slipknota, Iron Maiden, mam rękawki wyglądające niczym tatuaże Iron Maiden i mam kilka płyt Iron Maiden, Slipknota, The Sins of Five Love, jedno Metaliki, OP, czego jeszcze, The Doorsów, cholera, nawet Boba Marleya mam. Vadera, Nirwany, super. Po co ja wam się chwalę? Cholera, chwali piętą jestem, też jestem człowiekiem na pokaz. No i Roach. No i fajnie, pobiliśmy Easy, na razie żadnych wiadomości nie ma. No i proszę państwa, moi drodzy kochani, to by było już wszystko na ten odcinek. Zapraszam was niebawem na kolejne epizody, powiem najpierw odcinki z GTA 3, a również bonus. Przygotowałem dla nas kolejny odcinek ze starego cyklu, który, jakby to można powiedzieć, z którego wykonałem reedycję. Czyli po prostu, no, robię go ponownie, tak to nazwijmy, jest to cykl z Need for Speed Hot Pursuit 2, tym razem tryb Single Mode, czyli Championship. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia pierwszego odcinka, który miejmy nadzieję ukaże się już niebawem, oraz polecany utwór, no właśnie nie wiem, też Metallica, a ostatnio Metalliki coś są fajne. Byłby to utwór Seek and Destroy z pierwszego albumu Kill 'Em All. A właśnie, Kawal, jak oceniasz dzisiejszą misję? Mission accomplished. Dobra, dzięki. O, to właśnie chciałem usłyszeć. No dobra, drodzy widzowie, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka i pozostawiam was utworem i oczywiście z pierwszym odcinkiem z Need for Speed Hot Pursuit 2. Także do zobaczenia i trzymajcie się i pamiętajcie, fight for metal, operari diaboli i one vision, one purpose, the technology of peace, peace through power. Pamiętajcie, drodzy bracia Nod. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się.